Halo, halo, witam Was moi drodzy uczestnicy. Dzisiaj jest taki krótki materiał w ramach naszego projektu z obsługi kamery wideo, który być może Wam się przyda, jeżeli chodzi o późniejsze nagrywanie materiału w sali, zajęć, czy też później do ogarniania jakichś materiałów pomocniczych do nagrywania naszego klipu, na przykład fragmentów choreografii, żeby potem tam grupa sobie mogła posłuchać, obejrzeć, co było robione, bądź też jako taka właśnie praca poza salą. Także na przykładzie tej kamery, tutaj Sony, zaprezentuję Wam, jak się nią obsługiwać, i tą wiedzę będziecie mogli wykorzystać zarówno przy użyciu takiej kamery tego typu, jak i telefonu komórkowego i tak dalej, i różnych tam innych urządzeń, które posiadacie do nagrywania. Tak, więc tutaj zaczynając od samej kamery, no to ona ma tutaj obiektyw z przodu, będzie ona miała różne opcje, jeżeli chodzi o oddalanie, przybliżanie, ostrość. To samo będziecie mogli zrobić na telefonie. Tutaj będzie opcja do start, stop, zaraz włączymy i to wszystko zobaczycie. Natomiast ważna rzecz, to tutaj na przykład w kwestii tej kamery jest takie wejście. Może troszeczkę, o, tu przybliżę, takie wejście na kabelek. I zaraz ten kabelek Wam tutaj zaprezentuję. Taki kabelek USB, tak jak do telefonu. Tą część wsadzamy do laptopa. Natomiast tą część wkładamy do naszego tutaj wejścia, o którym wcześniej wspominałem. I to jest na przykładzie tej kamery. Chodzi o to, że jeżeli na przykład na telefonie zrobicie sobie nagranie i chcecie to w dobrej jakości na przykład na komputer sobie zgrać, no to wtedy możecie za pośrednictwem takiego kabelka zgrać właśnie to na telefon, znaczy na komputer. Przepraszam, z telefonu na komputer albo z kamery na komputer. Tak? No i dobra, odpalamy samą kamerę. Tutaj nam się uruchomi. Także jak widzicie, mamy po lewej stronie obraz. Tutaj mogę sobie trzymać prawą ręką. No i teraz klikając tutaj start, widzimy, że już jest napis nagrywanie. No i obraz nam się nagrywa. I teraz troszeczkę sobie pojedziemy. Hop. O, proszę bardzo. No i teraz jako takie porady do nagrywania. Jeżeli nagrywacie film, to nie nagrywajcie pod światło, czyli na przykład w takiej sytuacji jak ta. Lepiej, jeżeli macie światło na przykład w tę stronę, no to wtedy tutaj jest osoba nagrywająca, czyli ja, a tam na przykład, gdzie są te drzwi, to jest osoba, która jest nagrywana i wtedy ona jest oświetlona ładnie poprzez światło za mną, a jednocześnie nie ma takiego błysku. Także w ten sposób. No i możecie sobie ustawić oczywiście przybliżenie, oddalenie. Prawda? Przybliżam. Teraz tutaj tylko muszę przesunąć drugim palcem. I tutaj oddalam. Tak. W ten sposób. Więc i pamiętajcie, żeby trzymać w miarę stabilnie rękę. Możecie trzymać obiema dłońmi. Ja tu trzymam jedną, bo drugą trzymam telefon do nagrywania. Natomiast tutaj macie taki ekran. I to samo macie w telefonie i możecie właśnie sobie ustawiać, w jakim punkcie chcecie, żeby było światło. I wtedy już nagrywamy film. Także zamykając, tak jak tu zrobiłem przed chwilą, tylko zrobiłem to już tak automatycznie. O, tu się od razu włącza. A jak zamykam, ciach, od razu wszystko się zamyka, widać, że jest wyłączone. Także to jest taki krótki materiał z obsługi kamery w najprostszy sposób. Także jeżeli macie w domu taką kamerę, to bez problemu sobie poradzicie z nagraniem jakiegokolwiek filmiku. Także pozdrawiam Was i do zobaczenia na parkiecie.